I już będziecie tą całością w tym środowisku pracy, to potem będą się działy takie rzeczy, które mogą być um, związane nawet ze zmianą pracy, ale wydaje mi się, że bardziej to będzie Wasza decyzja, że stwierdzicie, że już tak jakby wszystkie szczeble, um, czy to w. w tej firmie, czy to w tym miejscu przeszliście i teraz chcecie. Y, jesteście gotowi na to, żeby pójść dalej. Tak, tutaj dla osób, które gdzieś tam może myślą o tym, żeby zmienić pracę, to ten czas mi się pokazał właśnie tak przełom y, sierpnia i września i to będzie dobra decyzja. To będzie dobra decyzja, tutaj mi się bardzo ładne karty do końca roku pokazują wzrost. Finansowy przede wszystkim. Natomiast dla ludzi, dla osób, które, które prowadzą swoją firmę, no to tutaj jest jakieś podpisywanie umów, może rozszerzenie działalności, może tutaj nawiązywanie jakiejś, jakiejś współpracy i to też idzie w dobrym kierunku. Bardzo ważne będą te dwa miesiące, które teoretycznie dla niektórych branży są takim, takimi miesiącami, w których nic się nie dzieje, tutaj dla Was naprawdę dużo, dużo będzie się działo. No i wzrost finansowy przede wszystkim pod koniec tego roku. Tak więc tutaj takie informacje. No i zerknijmy sobie na tendencję zdrowie, samopoczucie, na co zwrócić uwagę. Oczywiście potraktujcie to jako takie wskazówki jedynie. Już patrzymy jak to tutaj się w układzie pokazuje. Skorpion. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Pierwsza karta energia. Energia was będzie rozpierać w tym roku. Dużą, macie, dużą będziecie mieć siłę w roku 2020 siłę przebicia. Uważajcie, Czego sobie życzycie, bo to się może spełnić? Tutaj, tym jednym zdaniem, właściwie mogłabym skomentować tę pierwszą kartę Maga. Tak więc, zaleca się po prostu pracę ze swoją energią, ujarzmienie też jej, tak? Bo czasami też tutaj będą się materializować, mogą się materializować Wasze lęki również. One się, naj, one się najszybciej materializują. Ale to jest też karta, która mówi o tym, że Wy będziecie świecić, także uważajcie na to, żeby nic tam się do Was nie poprzyczepiało, szczególnie w tym miesiącu, styczniu. Zobaczmy, co dalej tutaj, i z czym to może być związane. Te dwa kolejne miesiące, przede wszystkim paniom się pokazały układ hormonalny, zwróćcie na to uwagę. Koło fortuny przy cesarzowej. Może coś być rozregulowane, coś trzeba będzie posprawdzać, może jakieś wyniki zrobić. To jest luty, marzec. W marcu, tutaj już dla wszystkich, to. Może być miesiąc, w którym pokażą się jakieś problemy skórne i trzeba będzie się z nimi borykać. Może jakieś takie egzemy, pokrzywki, coś takiego może, to może być związane właśnie z tymi problemami hormonalnymi. Zwróćcie uwagę w kwietniu na układ pokarmowy, ale tak, taki układ, który jest związany, no na przykład jak będziecie mieć jakąś zgagę, refluks, coś takiego mi się tutaj pokazuje w tym kwietniu. Po prostu postarajcie się to zrównoważyć. Podwójne organy. Karta Kochanków, Maj. Znowu, panie, mogą powrócić, tak? Jajniki tutaj do, tych, do tej karty, karty kochanków. I trzeba będzie nad, cokolwiek byście tutaj, cokolwiek by wam się nie pojawiło tutaj, to trzeba będzie trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby popracować nad tym, tak? Jeżeli rzeczywiście komuś wyjdą jakieś problemy hormonalne, no to niestety, ale takich spraw się nie załatwia z dnia na dzień. I o tym mi właściwie mówi, mówi ta karta trójki denarów. Idziemy dalej. W ogóle te trzy ostatnie miesiące. Te trzy ostatnie miesiące tutaj bardzo podobne karty się pojawiły, jak w czytaniu na, na miłość, a już za nami był układ na pracę. Tak? Czyli myślę, że możecie w jakiś tam sposób zareagować, wasz organizm może zareagować na to, co będzie u was się działo w życiu prywatnym, w życiu miłosnym. Po prostu możecie to bardzo mocno przeżyć i w związku z tym e, mieć jakieś problemy takie psychosomatyczne. E, karta śmierci na końcu tego układu mówi o tym, że Wy sobie z tym poradzicie, że mm, Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca tego roku 2020 wyjdziecie po prostu z tych wszystkich dolegliwości, z jakichś lęków, bo tutaj mi się i lęki pokazały, bardziej też takie sprawy, w których wy będziecie zastanawiać się nad, nad czymś. Tutaj też takie w listopadzie wycieńczenie organizmu mi się pokazało, ale ta karta śmierci mówi o zmianie, o transformacji, o tym, że z tego wyjdziecie. Zwróćcie uwagę, i to te, też często pokazuje się w tych letnich miesiącach, nawodnienie organizmu. Tutaj e, przede wszystkim również, no ale to tylko w taki sposób e, jako przypominajka, tak praca nad tematem, jeżeli coś na początku tego roku wam się pojawi, no taka dłuższa, tak, musicie też to zrozumieć. Jeżeli pojawiają się problemy skórne, to one też trzeba stosować jakiś specyfik, jakiś krem też, też do, trzeba podjąć dobrą decyzję i być może ta dobra decyzja na ten tok leczenia się tutaj pojawiła w maju, także. Ostrożnie kochani, przede wszystkim uważajcie na te ostatnie trzy miesiące roku 2020 bo one trochę tak przyciemniały, przyciem, przyciemnione są, przyciemniały te karty. To ma związek właśnie z jakimiś lękami, ale wydaje mi się, bo pamiętam ten układ na miłość. Wydaje mi się, że to jest związane właśnie z tymi problemami, zmartwieniami, zmianami, które będziecie doświadczać w waszym życiu emocjonalnym. Ale, tak jak mówię, ta karta śmierci świadczy o tym, że, że na nowo narodzicie się już w kolejnym roku, tak? I miejmy nadzieję, że z nową siłą po prostu rozpoczniecie kolejny rok. Dbajcie o siebie. Bądźcie też dla siebie dobrze przede wszystkim. No i ostrożnie pod koniec tego roku. Ja Wam życzę udanego 2020 pełnego dobrych emocji, dobrych wibracji, takich wysokich. Na pewno będziemy się słyszeć w różnych filmikach. Trzymajcie się i do usłyszenia. pa, pa.